Hola amigos! Witajcie na kolejnej zasiadce, tym razem ojciec z synem, także piąteczka. Siedzimy na łowisku na Gołyszu, stanowisko numer 11. Przyjechaliśmy dzisiaj, dopiero chudeczka wraca, trzecią wędkę wywozimy. Także jesteśmy, no rozkładamy się dobre 2-3 godzinki, ale na spokojnie. Co, przesądowaliśmy tu? No nie jest za głęboko, mamy zestawy gdzieś tak na metr albo 90 cm postawione, nie? No, tu bliżej brzegu trochę jest głębiej, nie? To tam 1,30 m, 1,40 m maksymalnie, nie? Co to można zrobić, nie? No, ale no, próbujemy tam pod wyspami, nie? Mamy nadzieję, że tam właśnie coś się zadzieje, nie? Jest tam trochę płytko, ale mamy nadzieję, że coś wpadnie. Ponoć krążą tam wokół tych wysp amury, koło 20, krążą karpie, także w taki upał raczej liczymy, że coś w nocy weźmie, także wszystko staramy się, żeby wywieźć jeszcze przed zmierzchem. No pogoda nam troszkę jakby zaczęła sprzyjać, nie? Bo i burza była i troszkę pokropiło, nie było jakieś ulewy, ale zawsze to coś tą wodę wymieszało, coś natleniło, także no jesteśmy dobrej myśli. No tak jak właśnie tata powiedział, fajnie polało, jest teraz chłodno, jak przyjechaliśmy to był straszny gorąc. Nie dało się ustać w słońcu. No zobaczymy, jesteśmy pełni nadziei, że coś zaraz weźmie. Nasza taktyka to jedna wędka, ja mam taki półśmierdziel, jedna mam na słodko, także dzisiaj bardziej słodko, bo mam i tanji squida ze squidem z truskawką, a w drugiej wędce mam hit and runa żółtego i ananas banan, także takie dość słodkie smaki. No ja mam tradycyjnie, jedną mam na bolsenkę. Korkersa. Musi być. Musi być, no bo na to zawsze najwięcej rybek wyciągałem, także postawiłem na to. Drugą wędkę mam taką przykombinowaną, mam pop-upa przeciętego na pół, a po środku mam orzeszka tygrysiego. No i zobaczymy, no, co z tego będzie. No, orzech jest tak, Donald. Tak, no, orzech jest z Donalda, z Warmuza, nie? No. Zobaczymy. No, jutro pokażemy wam, co dajemy do łódki. O, łódka właśnie dopłynęła, o wilkumowa, jakie PV-ki robimy. No to oglądajcie dalej, to zobaczycie. Pokażemy wam, jak tu jest przygotowane stanowiska, jak są. Także no, oglądajcie. Druga w nocy, rola była na coś słodkiego. Ale... nie wiemy, czy coś jest, czy... spinka. Ale jest co ciągnąć, nie? Patrz, jak wielko dziwnie nawija, tylko na dole. No. Na słodko, branie oczywiście na bolsenę. Mała próba reanimacji. Taka sytuacja. O, mamy poranek. Tata miał dwa odjazdy na bolsenę. Także zmiana taktyki. Miałem obławiać inne kulki, ale bolsena to bolsena. Także rzucam też jedną wędkę na bolsenę pojedynczą. Korkerca. Pokażę wam przy okazji mój miksik. Więc tak. Trochę kulek zanętowych. Trochę peletu kukurydzianego, trochę peletu grubszego, cieńszego. Różne są tu smaki. Do tego taki patent przeczytałem. Moczę kulki od wczoraj, żeby też były trochę zleżałe. Rzucę trochę takich kulek. One się moczą w dipie, w wodzie. Tutaj z wody. I ten. I tyle. Dosłownie garść tego. Garść tych kulek i zobaczymy. Zadykuję to chyba King Speedem. No i płyniemy. Mamy to. Branie bardzo delikatne w dół. No to masz bolsenę? Ja mam obydwie teraz.
No i tata już obydwie na bolcenę. Siedzi. Dwie spinki były w nocy, ale zmienił haczyk i siedzi. Jest. Co dwie, były dwie rolki, a teraz całkiem inne brane. No. Dwie role jechało, a teraz bardzo delikatnie w dół po prostu szła. No ale ile wywiezione pół godziny temu i siedzi. Pięknie. I rano. Pierwsza rybka. Na bolsenkę były trzy brania, znaczy to było trzecie branie, ale to było całkiem inne. Przedtem były dwie rolki, dwie spinki, zmieniłem haczyk i taka rybeczka. Piękny pełnowyskacz. Oficjalne ważenie. Osiem. Tak jak mówiłem, nie? Ale silna ryba. Fajny hol. Kawałek jest do ciągnięcia. Dobra, wypuszczamy. Szybka akcja tak zwana i... Trochę lamur tuzur się zrobił. Taka specyfikacja. No łyżka stoi jak się włoży, bo sprawdzaliśmy. Prawda, wrzucę to w środku filmu. Nie było czasu, żeby nagrać. Co, no, żadnej ryby nie złowiłem, ale czasu nie było, ale pokażę stanowisko. Tu parking, idealny na dwa auta. Jedno auto, drugie. Fajnie sobie stoją na kamyczkach. Tu już wchodzimy, że tak powiem, w strefę łowienia. Tu macie korek. Znaczy ten, korę. Kora tu jest ławeczka, która zazwyczaj rano jest w cieniu. Stanowisko numer 11. Każde takie stanowisko od 5 do 18 ma takie coś. Tak, zrobione stanowiska. 1 i 4 stanowiska są tam. Tam i one. Tam trzeba mieć ponton i 50 metrów auto dalej jest, ale ponoć jest dzicz. Tu jest, że jest taki podejścik na dół. Mieliśmy wędki tu po rogach. Tu można powiedzieć, jest fajne też. Tu jest żółty znacznik, tu jest czerwony znacznik i tam, i też. Tam są markery zaznaczone, także to jest sztosik. Tu jest, no teraz nie widać na telefonie, ale tu jest czerwony marker i żółty jest tu. Tak? No, bo tak, no na żywo to widać, a nie wiem jak na telefonie. Fajnie to jest zaznaczone. Tak, no i na przykład tu ma po lewej ktoś wędkę czerwony, no to ma od czerwonego do połowy. Żółty ma od żółtego do połowy. Tu można przypiąć ponton. Można podbierać. Tu jest fajny taki placek na dole, żeby chodzić. Bardzo, bardzo fajnie przygotowana woda. Tam jest to i to, i co kawałek jest to i to, i to, i to. Są bardzo czysto. Bardzo czyste. W przyszłym roku będą prysznice. I prąd. I prąd na stanowiskach. Także jest petarda. Tak to wygląda. Łowisko z potencjałem. Łowisko z potencjałem. Nie no, amigo z Jacek to jest dzisiaj kocur. Miejscowe ma tak wytypowaną, że czwarte branie tym razem jest na wędce. Pokażemy zaraz, czy będzie druga rybka. Już przed śniadaniem cztery branie. No nie, nie. Pięknie, pięknie. Taka rybka, czwarte branie, druga rybka, także jestem zadowolony. Piękna. Bliska nagram. No, super. Uhuhu, idzie w dół. Dwanaście. No, 11,5.
zniknęła w toni. Zgodnie tu z prośbą mojego przyjaciela serdecznego Sebastiana, taki zestaw idzie do wody. To jest kulka Eco z Massive Bites, ananas do tego, pop-up z ananasa z jakiejś tam Delta Bites, coś takiego. Lubię te pop-upy. No i do łódeczki tylko i wyłącznie, że tak powiem, to właśnie jest to specjalne życzenie, tylko i wyłącznie kulki zanętowe właśnie tego Eco Massive Bites. Tak to wygląda. Dosłownie 5 kulek w całości. Dwie takie, no czy tam trzy, takie rozciapciane i tyle. Takie właśnie było życzenie. Zobaczymy. Jak to mówią, Sebastiana życzenie jest dla ciebie rozkazem. Dokładnie, a najśmieszniejsze jest to, że na razie w tym filmie ja pokazuję jak łowię, a tylko amigos Jacek wyciąga. Także ja pokazuję co wrzucam do łódki, a amigos Jacek wyciąga ryby. Także ale nie ma co pokazywać, ja na bolsenę ciągle po prostu. No, tata klasycznie na bolsenę, ja jeszcze coś tam próbuję urozmaicić, zobaczymy. Także włączam łódeczkę. Włączam pilota, wywożę, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że widzimy się na macie. Lekka zmiana taktyki. Może nie tak dokładnie, ale daję tak. Połóweczkę bolseny, squid, 14. I do tego daję połowę pop-upa z Nesha kokosa. Kiedyś miałem fajne na to branie, także próbuję to wdrożyć. Może coś będzie się działo. Składamy zestawik do łódeczki. I tu mam dwa takie miksiki. Jest na śmierdząco. I jedną taką łyżkę. Tu jest tak na słodko, też dam troszkę, nie ma co przesadzać, bo jest upał. Druga nocka, rano się zwijamy, już mieliśmy iść do namiotu, kłaść się spać. Tata wziął centralkę do ręki. Din, 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 din. Jeszcze jedzie. Ciągnie. Zobaczymy, czy się uda wyciągnąć. To jest może dużo powiedziane, bo ona... Ciężko w ogóle parę metrów pociągnąć do przodu. No, powoli idzie, ale ciężko, więc może być jakaś dwudziecha. Miejmy nadzieję. No i zobaczymy. Niestety zaczep. Ale jest tu sposób Sebastiana. Trochę luźniejsze jeszcze powinna być. O. Odkładamy wędkę. Żyłeczka luźna. Parę razy nam się tak zdarzyło, że sama ryba się uwolniła z zaczepu. Jeszcze była rola. O. Jeszcze była rola, także... Myślę, że może też tak być teraz. Niestety spinka tam była. Wszedł w zaczep i puścił. Teraz jest no, zdecydowanie wyjazd amigos Jacka. Kolejna rybka. Pokażemy na tym, na macie. Taki lampasik nas odwiedził o 1 w nocy na bolsenę. Trochę powalczył, pościągał żyłki na stanowisku obok, ale jest piękny. Piękny lampasik, 14. Równiutkie. Odpuszczamy. Szkoda, bo był piękny zdjęcia. No.
przy wschodzie, nie? Zdrowie ryby najważniejsze. Piękne. Piękna. Nasza zasiadka dobiegła końca. Znowu ręka w górę. Trzy ryby. Że to się zaczyna być nudne. No. Łówcie coś też. No, tata trzy ryby. Ja jedno branie tylko miałem w sumie przez cały pobyt. Tata po prostu trafił miejsce. Wszystkie ryby z jednej wędki. Z jednej wędki. Wszystkie nadal sene. Można powiedzieć, że takiego hat-tricka karpiowego złowił, no bo był rampas, był golas i był pełnouski. Każda była większa, także... Cóż chcieć więcej, nie? No, dokładnie. Co, no, dowiedzieliśmy się tu od kolegów obok, że szczury lubią brać i dlatego właśnie w środku nocy, bo już nie pokazywałem, jak miałem branie, to po prostu odcięło mi coś haczyk i oni mówili, że prawdopodobnie to szczur właśnie był. Ja z kolei miałem obciętą kulkę na włos. Kawałek tylko włosa został bez pętelki. Także prawdopodobnie to były szczury. No, bo woda nie jest taka czysta, nie wiem, czy to mógł być rak, ale nie sądzę, żeby tak ładnie obciął żyłkę. Bo plecionka była, gruba plecionka na tym. Jaka to jest? Czy 45? 45, ryba? No. Nie wiem, no, ale chyba, że se naoszył gdzieś tam na dole te szczypce. I tak z chirurgiczną precyzją obciął ten włos. No co, łowisko piękne, klimatyczne, drzewa dookoła, jest cisza, jest spokój, auta nie jeżdżą. Super. Tylko w oddali gdzieś tam kogucik pieje rano. No jest klimat, jest fajny klimat. No naprawdę fajnie, bo widać góry, nie widać żadnych domów, nie widać nic. Jak ktoś lubi właśnie taki dziki klimat, to fajnie to wygląda. Może następnym razem pojedziemy albo na stanowisko VIP, albo na tym 1-4, bo tam właśnie właściciel jechał. Też fajnie, bo z każdym porozmawiał. Powiedział, że 1-4, tam są takie stanowiska bardziej w dziczy. Także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć te inne stanowiska. No i tyle. Oglądajcie nas dalej, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej. Żegnamy z łowiska na Gołyszu.